Witajcie moi drodzy w pierwszym w tym roku chitchat make-upie. Ja już jestem zrobiona, bo postanowiłam, że nie będę teraz w tych chitchat make-upa, przynajmniej nie za każdym razem, nie będę was straszyć. Straszyć będę was dopiero potem, a przywitanie będę robiła już w pełnym glamurze, tak jak dzisiaj. Tak więc jeżeli chcecie zobaczyć co tym razem, jakie miałam przygody, Boże, jak brzmi zachęcająco, ale tak, w ogóle wybaczcie, jeżeli w trakcie tego filmu pociągam nosem, w ogóle mówię przez nos, jestem po chorobie, więc cały czas jeszcze troszeczkę mnie trzyma, ale mimo to mam nadzieję, że film wam się spodoba, także zapraszam do oglądania i dzisiaj chitchat make-up z główną gwiazdą, czyli Huda Beauty. Dobrze moi drodzy, witam was w pierwszym w tym roku chitchat make-upie, chitchat make-upie, bo mówię niewyraźnie, tak. Stan mojej twarzy, mam też pozostałości po opryszce, ale będziemy to wszystko, mam nadzieję, przykrywać. Tutaj mam cudowne pudełko z Sephory, w którym kryją się moje nowości, które są z Sephory i nie tylko tak naprawdę. Ale tak stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy sobie głównie test chudy, dlatego że to będzie mój pierwszy raz z chudą, absolutnie pierwszy raz z chudą. No i mam też z zimowej kolekcji taki zestaw do policzków, a oprócz tego mam też nowe pędzelki z Morphe, które zamawiałam na Beauty Bay, więc chciałabym je też przetestować, więc tutaj wszystko jest już gotowe, łącznie ze mną. Ja mam przygotowane powieki jak zawsze bazą z The Balm, to jest Put a Lid on It, bardzo ją lubię, ona jest, wydaje mi się, że silikonowa, bo sprawia, że te powieki są takie gładkie, ale jednocześnie bardzo dobrze się do niej cienie przyklejają, już mi tu jej naprawdę niedużo zostało, używam jej namiętnie. No i dzisiaj użyjemy sobie palety Huda Beauty Desert Dusk. Powiem wam, że bardzo długo wzbraniałam się przed kupnem tej palety, dlatego że w ogóle długo wzbraniałam się przed cieniami chudy. Nie wiem, tak jakoś stwierdziłam, że nie jest mi to potrzebne, ale w momencie, kiedy zobaczyłam, że jest promka na stronie Sephory, jak się potem okazało, to była promocja tylko chwilowa i niewielu udało się na nią załapać, a miałam to szczęście, że mi się udało, bo potem z tego kodu rabatowego zostały wyłączone marki takie jak Huda Beauty czy Kat Von D, ale ja swoją paletę kupiłam za 200 zł zamiast za 279, więc uważam, że jest to dobry deal w tym momencie i tylko dlatego się skusiłam. No i tutaj powiem wam szczerze, że tak, no mamy ten brokat, który podejrzewam, że w moim przypadku się nie sprawdzi, bo już testowałam inne brokaty i o ile one są piękne, pięknie wyglądają, to przy mojej opadającej powiece wszystko to, co sobie nałożę na ruchomą powiekę, ląduje mi tutaj, więc chyba tylko kreska eyelinerem będzie dobrym rozwiązaniem, żeby mi się to nie odbijało. No ale mamy na przykład cień Twilight, który bardzo mi, który jest tutaj, o, który bardzo mi przypomina Alchemy z Nabli i nawet nie wiedziałam, że będzie aż tak podobny. No i paleta jest znana, więc teraz kwestia jest tylko taka, czy ja się nią rozczaruję, czy niekoniecznie. Mam też dwa pędzelki z Morphe, które tak jak mówię zamówiłam na Beauty Bay. I to są numerki M575 i MB13. Proszę bardzo. Jeden jest całkowicie taki puchaty do rozcierania, drugi też jest puchaty, ale jest bardziej spłaszczony, tak więc zobaczymy. Ale najpierw zanim co, to ja sobie właśnie jakimś innym moim pędzlem nałożę coś jasnego na powiekę. Najjaśniejszym cieniem z tej palety jest Desert Sand, który jest tutaj. Nie wiem natomiast, czy on nie będzie, no wydaje mi się dla mnie zbyt ciemny, no ale nałożymy go, żeby było na czym rozcierać. No dobrze, i teraz wędziniemy sobie ten pędzelek z Morphe, spróbuję nim, zobaczymy jak mi to wszystko wyjdzie, no i chyba znowu pójdę w ciepłe kolory, ostatnio ciepły makijaż bardzo wam się spodobał, więc spróbujemy coś ciepłego, chociaż powiem wam, że kusi mnie, bo w ogóle tak, są dwa cienie, które są bardzo podobne, które tutaj w kamerze nie wyglądają na aż tak bardzo podobne, dlatego że jest tutaj ten Retrograde i właśnie ten Twilight, który jest tutaj, te dwa. Ten w kamerze właśnie wychodzi na bardziej zielony, ale on ma mocne fioletowe podbicie i bardzo mnie kusi, żeby go użyć, ale mocno się
pójdziemy w fioletowe cienie? A, pójdźmy w fioletowe cienie. Tylko co tu teraz wybrać na kolor przejściowy? No to weźmiemy sobie może ten szary brąz. Szary brąz. Mask, który jest tutaj, żeby mieć właśnie kolor transferowy. Ja nie wiem, czy ja je za mocno dotykam, czy one po prostu się tak sypią, ale no sypią się. Jednak w trakcie przerzuciłam się na mój sprawdzony pędzelek, czyli jeszcze jestem trochę chora i tak mówię, nie bardzo. Czyli na Glam Brush o 108, dlatego że ten Morphe, bo używałam M575, jest jakiś taki, on jest, nie wiem, za mało, źle mi się nim pracuje, on jest taki za mało elastyczny. Przy tym ma bardzo długie włosie, no i jakoś tak, nie wiem, tak mi to było, nie rozcierał tego koloru tak jak chciałam, także wróciłam do swojego standardowego cienia i na razie zaznaczyłam tylko załamanie w swój charakterystyczny sposób. I teraz sobie weźmiemy może trochę kleju Glam Glue i nałożymy na ruchomą powiekę, a następnie będę nakładała ten Retrograde, który jest bardziej fioletowy niż Twilight. Zobaczymy. W sumie teraz jak się tak zastanawiam, to może i on jest bardziej podobny do Alchemy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na powiece. Na powiece będzie mi to najłatwiej stwierdzić. I jego, żeby było łatwiej, nałożymy sobie pacynką A1. Mówiłam wam już jakiś czas temu, że te cienie lubię właśnie nakładać pacynkami. No jest podobny do Alchemy, ale wydaje mi się, że Alchemy jest bardziej brokatowa, także ten podoba mi się jak na razie bardziej. Ja się zaraz mu przyjrzę z bliska i wtedy będę wiedziała, czy moja ocena jest ta pierwsza słuszna i czy ją podtrzymuję. You are the one that I will call when I'm drunk. Okej, cień mam nałożony, oczywiście osypał się jak nie wiem, ale stwierdziłam, że zrobię sobie nawet sama dla siebie i przy okazji wam pokażę porównanie tych dwóch cieni. To jest Nabla, ten większy swatch, a ten mniejszy to jest właśnie... O, fokusuję się na mojej twarzy. To jest właśnie ten, jak on się nazywa? Retrograde z paletki Huda Beauty. Jak widzicie, one mają troszeczkę inną bazę i też ten wydaje mi się, że jest bardziej fioletowy. Ale są takie momenty, w zależności od padania światła, kiedy one wyglądają wręcz identycznie. Także jest między nimi jakaś subtelna różnica, ale nie jest ona aż tak bardzo zauważalna. Oba sypią się tak samo, jak przyjrzałam się temu drugiemu na swojej powiece. Wykończenie jest w zasadzie identyczne jak dla mnie, zresztą widać to też tutaj na tych swatchach, że mają podobne wykończenie. A jak nawet patrzymy na moje palce, to tutaj też podobnie dosyć wyglądają. To jest Nabla i widać, że ona ma troszeczkę inną bazę. Widzicie? No dobrze. Nonka nosi mi tutaj teraz sreberka. Dobrze, teraz wezmę sobie cień Ametyst i połączę go troszeczkę z tym brązem, żeby był ciemniejszy, bo wydaje mi się, że będzie jeszcze za mało ciemny jak dla mnie. Także tym sobie teraz przyciemnię załamanie i robię to Glam Brushem Pro 1. To jest jeden z moich ulubionych pędzli właśnie w tym celu. Dobra, powiem wam, że już na tym etapie jestem zachwycona. Ja wiem, że wy nie będziecie aż tak zachwyceni jak ja, bo jakby macie tutaj mnóstwo innych dziewczyn, które robią fenomenalne makijaże, ale ja jestem zachwycona tym, co udało mi się zrobić tą paletą. I myślałam, że będę nią nie tyle rozczarowana, co stwierdzę, że to nie jest nic takiego, czego ja potrzebowałam w życiu. Teraz widzę, że jednak jej potrzebowałam. To jak fajnie wymieszały mi się te cienie, w mojej ocenie, w załamaniu. Jak byłam w stanie połączyć ten fiolet z tym brązem i powstał mi zupełnie nowy kolor, który idealnie teraz mi pasuje do tego, co chciałam zrobić. No to jest wow. Naprawdę. Dobrze, jeszcze tego aż tak nie widać, ale ja już wiem, że jak ja już nałożę podkład, do tego przyjdą rzęsy, eyeliner i tak dalej, to naprawdę będzie bardzo fajnie wyglądało i naprawdę jestem zachwycona. Także teraz rozświetlę sobie kącik Desert Sand, bo troszeczkę jednak potrzebuję rozświetlenia, pomimo że w tym oku mam problem, znowu mi się zrobiło jakieś uczulenie. I trochę mnie ten kącik swędzi, więc tam ta faktura skóry nie jest najfajniejsza, no ale
Może nie będzie wyglądało aż tak źle, także rozświetlę sobie jeszcze tylko ten kącik. Cienie, jeżeli chodzi o górną powiekę, mamy skończone. Jestem jak na razie zachwycona tą paletą. A myślałam, że będę rozczarowana. Naprawdę. No ale dobrze. Nałożę sobie teraz szybciutko eyeliner. Standardowo, jak ostatnio. Tattoo Liner Kat Von D. I do tego... ale to może do rzęsów i tak przejdziemy potem, a będę je tuszować pewnie na sam koniec, więc na razie nałożę sobie liner i wrócimy i będziemy jechać dalej, tym razem z twarzą i z podkładem. Dobrze, liner jest. Mam problemy z tym okiem, więc jeżeli widzicie coś dziwnego dziejącego się w wewnętrznym kąciku, proszę zignorujcie to, bo nie jestem w stanie nic z tym zrobić. No jakieś małe problemy przejściowe techniczne. Dzisiaj, jeżeli chodzi o podkład, nałożymy coś też nowego, bo staram się dzisiaj przetestować jak najwięcej nowych rzeczy. Znaczy jak najwięcej, no kilka nowych rzeczy, które mam, których jeszcze Wam nie pokazywałam. To jest Flormar Smooth Touch Foundation. I ja go mam w odcieniu, dobre pytanie, jakim? Porcelain, czyli jedynka, teoretycznie najjaśniejszy. Jak widzicie, o, widać, że go nie używałam, teraz dopiero pierwsza pompka idzie. On jest taki... no żółciutki, powiedziałabym. Także nałożymy go sobie gąbeczką Blendit. And every wall is getting close, and I don't know what to do. God, you save my soul. God, you save... Muszę to skomentować na tym etapie. No nie jest to mój kolor, ale mam nadzieję, że go pod tym bronzerem wyrównam. Generalnie nie wtapia się w skórę jakoś super fajnie i mam wrażenie, że tak dziwnie siedzi na twarzy. No nic, skończę, spróbuję go jakoś wpracować i zobaczymy, jak będzie wyglądał efekt końcowy całościowo, co mi się uda uzyskać, bo na razie to jest takim, jestem duszkiem i to takim mocnym duszkiem. Ale całkiem fajnie przykrył to przebarwienie, które mam po opryszczce. No bo jest jasne, bardzo. Tak wygląda, kiedy go trochę wpracowałam. Generalnie jest bardzo taki suchy. Nie chcę powiedzieć, że jest matujący, ale mam wrażenie, że jest dosyć suchy. No i jest bardzo, bardzo jasny, więc faktycznie ta porcelanka tą właściwą porcelaną jest. Jakie mam względem niego uczucia? Mieszane. Mam nadzieję, że nie ściągnie mi, bo... boję się jednej rzeczy, że będę miała takie uczucie takiej mocno ściągniętej twarzy przy noszeniu go. No ale to będę w stanie stwierdzić tak naprawdę po kilku razach. Tu jest napisane New Smooth Texture creates flawless definition and dimension. A blend of lotus flower extract. O proszę, mamy jakiś ekstrakt z kwiatu lotosu. And orchid complex i jeszcze orchidea. Help reinforce the natural beauty of the skin. Nie wiem, czy to wspomogło naturalne piękno mojej skóry, ale no jest, na pewno jest suchy. Tak naprawdę powiem Wam szczerze, że nie czuję potrzeby przypudrowywania go w ogóle, bo jest tak suchy. Także dobrze, ja sobie teraz jeszcze nałożę standardowo korektor pod oczy i standardowo będzie to ostatnio mój wyciorany korektor z Collection i jego sobie nałożę, rozprowadzę, zobaczcie, nawet on jest w tym momencie chyba ciemniejszy od tego mojego podkładu, ha, ha, ha. Więc będę musiała tutaj coś namotać. No, zajmę się korektorem i do Was wrócę. Dobrze, moi drodzy, doprowadziłam się troszeczkę bardziej do porządku, dlatego że mam już zrobione brwi, mam przyklejone sztuczne rzęsy, wytuszowane moje też, mam też zrobioną dolną powiekę. Tak jak mówię, to oczy nie do końca wyglądają tak, jak powinny, ze względu na to, co mi się tutaj dzieje, no ale nieważne. Przejdźmy do samej paletki. Czuję, że to będzie moja nowa miłość i ja generalnie przeważnie, jeżeli są takie produkty, które są strasznie wychwalane, na przykład do tej pory nie mam parcia na Anastazję, na Modern Renaissance, bo mam mnóstwo ciepłych paletek, teraz kolejną, i jakoś tak nigdy jej nie chciałam, chociaż nie mówię nie, bo wiecie, tej też nie chciałam, bo stwierdziłam, że o, wszyscy gadają, Huda Beauty, bla bla bla. Te rzęsy, które dostałam od Karoliny w
Farah chyba, już nie pamiętam jaki to był model. One były ogromne, były piękne, ale strasznie sztywne i niewygodne, więc stwierdziłam, że a, pewnie marka jest przereklamowana i to taki, wiecie, tylko tak zwany hype. Natomiast ta paleta, o, Donka się ze mną zgadza, słuchajcie. Natomiast ta paleta niesamowicie mnie zaskoczyła, przepiękny jest ten makijaż, tak mi się podoba. Naprawdę, ja nie jestem super hiper uzdolniona w tym temacie, dobrze o tym wiecie. Często krytykujecie to, co robię i poniekąd się z wami zgadzam. No jakoś nie jestem uzdolniona też. Pomimo, że się mówi, że baletnicy przeszkadza, złej baletnicy rąbek u spódnicy przeszkadza, ale też uważam, że moje oczy są dosyć trudne do umalowania. No a tutaj po prostu jestem naprawdę autentycznie tymi cieniami zachwycona. Przepięknie się zmieszały, to wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie i... No mnie się podoba, więc teraz możemy przejść już do konturowania twarzy i konturowanie wykonamy sobie paletką z zimowej kolekcji Sephory, która oryginalnie kosztuje 59 zł i one są jeszcze cały czas dostępne, bo ja myślałam, że one, wiecie, po świętach to już lipa, a tymczasem ja ją zobaczyłam u Maxi i stwierdziłam, że chcę jej spróbować, bo po prostu mi się spodobała. Też Maxi mówiła, że ona jest dobrej jakości. Paletka wygląda w ten sposób. Mamy odcień do konturowania, mamy rozświetlacz tutaj i mamy też dwa róże, więc najpierw sobie, znaczy w ogóle, wykonturuję sobie twarz, rozświetlę, użyję też różu, zobaczymy, czy będę miała w trakcie jakieś komentarze, czy po prostu podsumuję wam całą paletkę już po aplikacji na moje policzki. Zobaczymy, jak znajdę pędzel. Tym razem do konturowania użyję jednego z moich ulubionych pędzli ostatnio, Real Techniques. Kocham ten pędzel, naprawdę jest świetny. Some say that love don't hurt, but I got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be. Bronzer wygląda całkiem ładnie. Nałożyłam go trochę więcej, żebyście widzieli, ale wydaje mi się, że jest całkiem ok, więc teraz, jak to moim zwyczajem, przejdę do rozświetlacza. Rozświetlacz znowu, pędzel z Real Techniques, to jest 300, tamten był 301, więc to jest 300. It's 2 AM and I can't sleep without you. And every wall is getting close, and I don't know what to do. Can't you save my soul? Can't you save my soul? Na początku myślałam, że tego rozświetlacza nie widać za bardzo, ale widać go. Widać go i nie musiałam aż tak bardzo dużo nakładać, także no jest ładne, podoba mi się. Jeszcze szybciutko róż. Może ten ciemniejszy weźmiemy. Do różu użyję sobie Glambrusha T5, to jest ten stippling brush tak zwany. I ten ciemniejszy, taki bardziej koralowy. Ja różu to zwykle bardzo delikatnie używam, bardzo niedużo, tylko żeby troszeczkę zmieszać bronzer i rozświetlacz. Tak jakoś się przyzwyczaiłam, tak jest mi najlepiej i tak robię. No i policzki mamy skończone. Powiem wam, że jestem zadowolona z tej palety, podoba mi się. Bronzer jest ok, nic mi nie urywa, jest ok, natomiast połączenie rozświetlacza i różu podoba mi się bardzo. I myślę, że jest to taka bardzo fajna paletka do zabierania ze sobą, bo ja zwykle muszę zabierać osobno bronzer, osobno róż, osobno rozświetlacz. Natomiast teraz na wyjazdy będę miała to małe cudo i całkowicie mi wystarczy, naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemna. Także mnie się podoba i możemy przejść teraz do ostatniej gwiazdy tego filmu, czyli do pomadki Huda Beauty Liquid Matte. Ja mam ją w odcieniu Bombshell. Specjalnie wzięłam sobie taki neutralny kolor, dlatego że zauważyłam, że tych neutralnych jednak mimo wszystko zaczęłam używać najwięcej w ostatnim czasie i dlatego też właśnie, poczekajcie, bo Donka mi tu rozrabia. Wracamy i nakładamy Bombshell. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. To jest pierwszy raz od 2 tygodni chyba, albo od 1,5 tygodnia, kiedy mam coś na ustach. Znaczy, kiedy będę miała coś na ustach, bo jeszcze nie mam.
bardzo wodnista. Nie jestem przyzwyczajona do tak wodnistej konsystencji. Dziwnie mi się ją nakłada. Kolor jest ok, jest taki karmelowy, cieplutki, bardzo przyjemny na co dzień. Będę musiała się przyzwyczaić do tej konsystencji, bo jest bardzo, bardzo płynna. Ona jest nawet bardziej wodnista niż pomadki z Jeffrey, które ja zawsze uznawałam za dosyć wodniste. Ma mega przyjemny waniliowy zapach. To jest taki naprawdę coś bardzo, bardzo przyjemnego i to mi się podoba, a tego mi na przykład w pomadkach Jeffrey brakuje. Jeszcze troszeczkę się klei, jeszcze nie wyschła, ale... No wysycha dosyć szybko mimo wszystko, bo ja praktycznie od razu do Was mówię już. Więc sam kolor mi się mega podoba, nie wiem jak będzie z wysuszaniem. Ja w ogóle teraz moje usta są w dosyć ciężkiej kondycji po tych wszystkich chorobach. Słyszycie, że mówię dalej przez nos, jeszcze dodatkowo poprzez to, że miałam tą nieszczęsną opryszczkę. Więc one nie są w najlepszym stanie i tak myślę, że ta pomadka wygląda na nich całkiem, całkiem nieźle. Dobrze, moi drodzy, podsumujmy. Testowaliśmy sobie dzisiaj cztery nowe rzeczy dla mnie. I to przy nich robiliśmy tak naprawdę chit-chat make-up, bo resztę wszystko zrobiłam poza kamerą, żeby było szybciej, bo ostatnio mój film miał chyba prawie pół godziny. I tak podejrzewam, że ten będzie długi, ale chociaż zadbałam o to, żeby był trochę krótszy. Paletka. Moja nowa miłość, już Wam o tym powiedziałam, fantastycznie mi się pracowało nią, bardzo mi się podoba ten makijaż, myślę, że jeszcze mnóstwo fajnych makijaży uda mi się z nią zrobić, takich, z których ja po prostu będę zadowolona, w których będę czuła się dobrze. Mega się cieszę, że jednak się na nią skusiłam, pomimo, że byłam tak nastawiona bardzo anty. Drugi w kolejności podkład. No nie jest to podkład do mojej cery, on dla mnie wydaje się, że jest za suchy, mam wrażenie, że bardzo mocno siedzi mi na skórze, ja mam skórę z tendencją do przesuszania się, ona niby jest mieszana, ale jednak ja zawsze czuję, że jest po tej suchej stronie, więc ja myślę, że dam go komuś, kto ma tłustą cerę i może tej osobie bardziej się ten podkład sprawdzi, bo ma fajny, jasny kolor i generalnie przez to, że jest taki suchy, to myślę, że dla osób właśnie z tłustą cerą będzie lepszy. Ja lubię jednak mimo wszystko takie bardziej mokre podkłady, coś takiego nawet jak kremy BB. Teraz aktualnie cały czas używam Miszy, jak widzicie już jest mocno zużyta, ale uwielbiam ją, bo ona mi daje takie właśnie lekko mokre wykończenie, które dla mojej cery jest dużo, dużo lepsze. Paletka, bardzo fajne rozwiązanie na wyjazdy, bądź też jeżeli nie lubicie mieć dużo kosmetyków, tylko chcecie mieć coś jednego, konkretnego, to tutaj znajdziecie wszystkiego, czego tak naprawdę potrzebujecie, a paletka jest dobrej jakości. No i na tej promocji nie była droga, bo umówmy się, 25% od 60 zł, no to ona kosztowała 35, 40, jakoś tak, może przesadziłam, teraz... Brawo, zdawałam matematykę na maturze i nie umiem liczyć. No dobra, nieważne. Liczenie w pamięci takie nigdy nie było moją mocną stroną. Wolę mieć kartkę. Pominąwszy, nie jest to droga paleta, nawet bez promocji. Bo mamy tutaj cztery produkty, które są naprawdę dobrej jakości i myślę, że sprawdzą się na wielu karnacjach. No i ostatnie, czyli pomadka Huda Beauty. Kolor mega mi się podoba. Teraz już wyschła, więc jest naprawdę bardzo przyjemna, ma bardzo fajny zapach, będę musiała się przyzwyczaić do wodnistej konsystencji, zobaczymy jak się... Aha, mieliśmy mały wypadek, bo za bardzo machałam. No ale wracając do tematu, zobaczymy jak się sprawdzi w noszeniu, jak będzie się zachowywać, jak moje usta będą się po niej czuły, no bo jakby jeżeli będzie mi wysuszała, bo wszystkie te pomadki mi wysuszają usta, ale jeżeli będzie je wysuszała trochę mniej, to może skuszę się na kolejne kolory. Na razie z koloru jestem bardzo zadowolona i z tej pomadki również. Dobrze, moi drodzy, to byłby koniec, jeżeli chodzi o dzisiejszy film, który i tak jest na maksa na pewno długi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, jeżeli mi filmik Wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Czekam też na Wasze komentarze odnośnie, co sądzicie o filmie, co sądzicie o tych kosmetykach, może czegoś takiego używałyście. Dajcie znać, bardzo chętnie przeczytam. W opisie znajdziecie linki do wszystkich rzeczy, o których tutaj dzisiaj mówiłam, a także do moich mediów społecznościowych. Serdecznie Was zapraszam, szczególnie na Instagrama, który jest w ogóle królestwem, jeżeli chodzi o Donkę i o takie rzeczy, których tutaj nie pokazuję, jak na przykład openboxy różnych rzeczy, a też
też pokazuję Wam te rzeczy, które potem pojawiają się w filmie dużo, dużo wcześniej, więc jeżeli chcecie o tym wiedzieć, to serdecznie zapraszam na Instastory. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia w następnym filmie, pa pa! I want you back, back, want you back, back, back. Some say that love don't hurt.